Podejmując się zadania wzięcia udziału w projekcie ekologicznym, nasze szkolne koło Caritas, działające przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie, postanowiło odpowiedzieć na wołanie papieża Franciszka, wyrażone w encyklice Laudato Si. W związku z tym napisaliśmy projekt. Projekt dotyczył problemów związanych z wodą. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 4000 zł. I od września 2020 roku rozpoczęliśmy jego realizację. Ze względu na trudną sytuację panującą w Polsce, realizacja projektu była utrudniona i niektóre punkty tego projektu musieliśmy modyfikować, musieliśmy zmieniać. Ale udało nam się projekt doprowadzić do końca i zrealizować go w całości, i jednocześnie wykorzystać przyznany nam grant. W ramach naszego projektu znalazły się lekcje i tak były to na przykład lekcje na temat zasobów wody w Polsce i na świecie. Była też lekcja o szczęściu, które nie zależy od naszego stanu posiadania. Nie zabrakło również lekcji o samej encyklice Laudato Si. Dlaczego papież Franciszek podjął się tego zadania? O co chodzi z tą ekologią? Co to jest ta ekologia integralna? W naszym projekcie znalazły się również konkursy. Przeprowadziliśmy dwa konkursy. Jeden o zasięgu miejskim na temat oszczędzania wody, któremu nadaliśmy tytuł Nadaj wodzie drugie życie. Honorowy patronat nad tym konkursem objął pan prezydent Paweł Silbert. Drugi to był konkurs szkolny. Konkurs polegał na zrobieniu czegoś z niczego, czyli po prostu konkurs, który miał pokazać, jak można wykorzystać po raz drugi rzeczy już do niczego niepotrzebne. Można powiedzieć śmieci. Nasz projekt obejmował zakupienie perlatorów i baterii do łazienek szkolnych, posadzenie drzewek tlenowych przy szkole oraz zakupiony został też duży pojemnik na deszczówkę. Pod tym nagraniem podpięte będą linki do wszystkich lekcji, działań związanych z realizacją projektu. Będzie można sobie to jeszcze obejrzeć, odsłuchać, pooglądać. A teraz serdecznie zapraszam na krótką relację z całości. Projekt Laudato Si w trosce o niebieską planetę.
nowe, które nazywają się hałownie, będą dawały dużo tlenu, cień, mają urosnąć do wysokości 8 metrów między boiskami szkolnymi. Mamy nadzieję, że będą cieszyły przyszłe pokolenia. No i jeszcze my zdążymy się też pocieszyć właśnie dobrodziejstwem tych...